ciężkie, że nie można ich podnieść. Dajcie na moich włościach. Zapraszam na ucztę. Nad ucztami. Małachowicz się odezwał. Czyszczenie toalety. Tutaj mogło się odbywać. Cześć, jestem Marcin. Cześć, jestem Magda. A tutaj jest Natalka. Halo. Tak, to była nasza córeczka Natalka. W tym odcinku zabieramy was do... No, jesteśmy na polu kempingowym koło St. Austell w Cornwallie. Tak, i zabierzemy was do miejsca, które absolutnie nie spodziewaliśmy się, że będzie aż takie fajne. Także chodźcie z nami, zobaczycie, gdzie to jest. Zapraszam. No i słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy. Jest czwartek, zrobiliśmy to samo, co ostatnim razem. Wyjechaliśmy dość późno po to, żeby przyjechać już tutaj przed końcem dnia. Już poświęcić ten czwartek, trudne jest trochę zamieszanie po pracy, żeby szybko wyjechać. Ale piątek rano już się budzimy z rozłożeni, nie? Także właśnie tutaj, słuchajcie, właśnie tu się rozbiliśmy. Z tyłu trochę widać zachodu słońca. Także tu kilka korceli pustych. Tutaj mamy blok toaletowy. A tam mamy morze, ale widać je tak sobie. Prosiłem o pracę z widokiem, ale chyba tu nie ma większego widoku niż teraz. Bardzo fajne w ogóle pole, nie byliśmy w tej części jeszcze. Zobaczcie, jakie kolory teraz, jak to wszystko ładnie wygląda. Nie byliśmy jeszcze w tej części, więc w tej części Cornwallie, bo jesteśmy w Cornwallie. Właśnie, słuchajcie, jesteśmy w Cornwallie. A słuchajcie, dlatego, że przyjechaliśmy późno, to musieliśmy zadzwonić i dać znać, że przyjedziemy późno. I pani powiedziała, że na recepcji będą nazwiska z pokazaną z parcelą, gdzie jechać. No i były tylko dwa nazwiska. Nasze i jeszcze jedno Patrycja, jakaś też polskie nazwisko było. Tak to wygląda, jesteśmy już rozłożeni. Jest godzina za 15:08. Idę coś zjeść przed snem i drinka jakiegoś. No i może Molly zabierzemy do domu. Cześć wszystkim, witajcie w dniu następnym. Wczoraj Natalko! No, Natalka się dobija, chce do auta, bo tam bajeczki są w aucie. Wczoraj przyjechaliśmy, tak jak wam pokazywałem, rozbiliśmy się wieczorem. Dzisiaj dołożyliśmy jeszcze daszek, żeby był. Flagę powiesiliśmy. I tak kombinujemy, co zrobić. Wymyśliliśmy, że na razie pojedziemy do miasteczka Falmouth. Prawdopodobnie możemy tam przepłynąć promem, ale nie mogliśmy znaleźć, czy ten prom bierze ludzi, czy bierze auta. O, czy bierze auta, więc jedziemy w jedną stronę dookoła, postawimy tam auto, pójdziemy do zamku, a potem zobaczymy, gdzieś może coś zjeść i zobaczymy, co tam jest jeszcze do zwiedzania. Idę, bo mała płacze. Dojechaliśmy już do Falmouth. Słuchajcie, ja tu nigdy nie byłem. Wydawało mi się, że to jest takie piękne miasteczko portowe. A to wychodzi na to, że nie dość, że nie jest piękne, przynajmniej jak na razie, to nie jest też miasteczkiem, więc wychodzi na to, że to jest chyba jakiś duży port. Zobaczcie, jakie za mną stoją olbrzymie statki, które są w tej chwili remontowane. My jedziemy do zamku gdzieś tam na końcu, nie wiemy dokładnie, gdzie to jest. Dojechaliśmy, jesteśmy na parkingu. Parking jest dość duży tutaj, jak na taki mały zamek, to parking jest dość duży. Zaparkowaliśmy tutaj, nie można parkować na noc, ale widzę, że kilka campervanów tutaj jest. Ale są tak jakby dwa parkingi, bo my stoimy, to wam pokażę na mapie. Zobaczymy, co tu jest. O, tu jest parking, na którym jesteśmy w tej chwili. Tu jest ten zamek, tu jest jakaś wartownia i tu jest drugi parking. Więc przejedziemy sobie, tutaj zwiedzimy to i przejedziemy sobie tędy, pojedziemy na ten parking i puścimy drona. Zamek się nazywa Pendennis Castle. Pendennis zamek, tak? Zamek Pendennisa. Czy cokolwiek to znaczy. I tutaj sobie możecie zobaczyć, kiedy jest otwarty. Bilety online, za dwa bilety zapłaciłem 22,60. Natalia oczywiście za darmo, dzieci do lat 5 wchodzą za darmo.
Pierwsze, co jest po wejściu, to jest popływ straży. Zobaczcie, nawet karabiny jeszcze stoją tutaj. Łóżka, prycze są i to rozkładane, tak jakby liczyli na gości. Rozkładane prycze, szapki do papierkowej roboty. Można wpisać, kto przychodził, kogo wypisują. O, twardo! Cieniutki ten silnik. Niewygodnie. A to nie ma być wygodnie, bo to jest pokój za karę. Jak jakiś żołnierz popełnił przewinienie, to tutaj został zamykany. Dobra, idziemy na górę. Zobaczcie, co tam jest. A to jest następny pokój za karę. Tam wszystkie wyglądają jak za karę. O, to słuchajcie, spacernia, więc tak. Cztery kroki. Także nie za dużo się nachodziliście za żołnierze, a w tych celach, które wam pokazaliśmy, te cele za karę, tam żołnierze przebywali aż do 28 dni i tylko byli wypuszczani, żeby jakieś tam karne czynności wywiązywać, nieprzyjemne. Na przykład czyszczenie toalety tutaj mogło się odbywać za karę. Ktoś z was bardzo lubił takie zabytki, zamki i takie rzeczy, to tutaj jest cottage. Można sobie tutaj w tym domku zostać na przykład weekend, wynająć go sobie i spać koło armat. I jak się w nocy na przykład chce, to można iść sobie z armaty poszczelać. Nie wiem, czy to jest w cenie, ale trzeba się dowiedzieć. Tam zobacz, między budynkami też jest dużo armat. Tam. Zaraz za tym domkiem, który można sobie wynająć, który znajduje się tu, jest wartownia, czyli zamek. I ta kobita znowu tu łazi. Zamek właściwy, znaczy chyba zamek właściwy, na pewno wartownia jakaś. Idziemy tam zobaczyć. Natalia głodna szumi mi chrupkami na plecach. Wakacje z dzieckiem. Jak się wchodzi do tej głównej sali, przepięknie, zresztą to wspaniale pachnie. Ach, uwielbiam taki zapach, takiego drewna starego, oj, kominka. Słuchajcie, jest szafa i można się przebrać za kobietę albo mężczyznę z czasów Tudorów, więc zamierzam to zrobić. Bardzo ciekawy pomysł, żeby w takim zamku właśnie zrobić kolekcję stroi przepoconych, ale każdy może sobie się ubrać i powydurniać trochę, nie? Czyli to, co się zazwyczaj robi w zamkach. Witajcie na moich włościach. Zapraszam na ucztę. Nad ucztami. Mała chłopicz się odezwał. Znaleźliśmy jakieś schody do góry. Zobaczymy, czy uda się tam wejść. Tam jest chyba jakiś taras widokowy na górze. Na wąży. O, jakaś sala jest, widzę. Coś się dzieje. Chyba jest jakaś wycieczka z przewodnikiem. No dobra. Ja was na razie przewiodę do góry, a Magda to posłucha, co tu się dzieje. Na szczęście tam były jeszcze jedne schody, ale były bardzo wąskie. Chyba nie dałbym rady się zmieścić z Natalią. A tu już jesteśmy na górze. Zamek ma wychodzić na to dwa podesty. To jest pierwszy, na którym jesteśmy. Jest jeszcze wieża z drugim podestem, na który właśnie będziemy wchodzić. I tam są chyba te wąskie schody z dołu. Doprowadziły chyba do tej wieży. Ona wygląda na taką, właśnie z takimi wąskimi schodami. Także fajnie, że jest drugie wejście, bo przynajmniej mogę wam pokazać, jak to tu wygląda. To jest dach tego pokoju, w którym Magda się przebierała przed chwilą. Po prostu taka wieża, żeby to obejść dookoła.
A tutaj są te wąskie schody, na które nie dam rady z notarką się. Tam jeszcze można sobie luknąć, takie małe okienko jest na górze. A, nie da się wejść? Wychodzi. Aha. Nie, tylko jest taki podejścik. No, to nie jest mi żal wcale. Tutaj jak się idzie dookoła właśnie tej platformy, to widać cały ten cypel, który wam pokazywałem wcześniej na mapie. Strasznie tu wieje, ale są też właśnie całe takie te budynki, z których widać, że strzelano, jak coś tutaj podpływało. Widać też po drugiej stronie latarnię morską, małą, do której może pojedziemy jutro, i drugi zamek, do którego wydawało mi się, że można przepłynąć promem, ale chyba nie dla samochodów, tylko dla ludzi. Z wieży udało nam się zejść tutaj na to piętro, na którym wcześniej była wycieczka z przewodnikiem, i widzę, że jest tutaj jeszcze jedna sala jakaś. Idę zobaczyć. Ale mnie w konia zrobili. Słuchajcie, to jest ta sama... Nie, to nie jest ta sama sala, co się Magda przebierała. To skąd ty się tu wzięłaś? Zeszła schodami. Chcecie zobaczyć, jak podczas wojny napoleońskiej odpalano armaty? I jebło. Tak? Powiem ci, że te armaty musiały mieć niezły zasięg, bo one są bardzo daleko od morza. I od szyby w ogóle. I od szyby. Wszystkie te armaty ogólnie są w bardzo dobrym stanie. To nie wiem, czy szykują, albo się szykują do wojny, albo przywieźli nówki sztuki nieużywane. Jak słyszeliście, niektóre jeszcze strzelają. No, takie ciężkie po prostu. Ciężkie, że nie można ich podnieść. Wiecie, że jak na przykład był tutaj król albo ktoś w tej komnacie i nagle zaatakowano zamek, to musiał mieć jakieś wyjście awaryjne. Tu właśnie znalazłem takie drzwi. Zobaczcie, w tej chwili już jest zatkany, ale można było tędy uciekać. Albo to była toaleta. Bardzo fajny ten zamek, ale malutki. Ile zwiedzania. Teren jest bardzo duży. No ale wiecie, ile można oglądać samych armat. Widok dookoła też ładny. Zobaczymy jeszcze na dół, jak się schodzi. Czy w tych... Natalka mi jakimś chrupkiem rzuciła? Czy w tych miejscach, tam gdzie strzelali, czy też można coś pozwiedzać i czy tam jest fajnie? Chodźcie ze mną. Ciemno. Znaleźliśmy też tunele. Słuchajcie, są tunele z 1894 roku. I jest w nich ciemno, jak słyszycie. Także idziemy zwiedzać ciemne tunele. Tak, Natalko? Ciemne? Do tego miejsca, które wam pokazywałem, skąd się strzelało, i tak się zastanawiamy, jak to się nazywa po polsku, bo po angielsku jest to battery, czyli a jak wpisujemy w Google, to nam pokazuje, że to są baterie. Tylko nie wiem, czy po polsku to się nazywa też bateria. Zaraz. Dobra, Magda wygoogluje, a my wejdziemy do pierwszego budynku w tym czasie. Zobaczymy, co tutaj jest. O, ktoś już strzela. No właśnie. Half Moon to się nazywa. Czyli półksiężyca battery, czyli półksiężyca coś tam do strzelania. I powiem wam, że no wygląda to jak półksiężyca, zobaczcie. Z jednej strony, z drugiej strony. A na środku działo. I stąd się waliło. Artyleria. O, no też nie wiem, czy to takie słowo. Artyleria. Nie rusza się. To działo, które właśnie obejrzeliśmy, wyczytałam, bo byłam bardzo ciekawa, czy kiedykolwiek wystrzeliło takie działo. Mówię, pewnie nie, no bo to... Jaka jest szansa, że cokolwiek tutaj kiedykolwiek przepłynęło z wojsk nieprzyjacielskich podczas II wojny światowej? A jednak jakieś małe e-boaty w 1943 roku zostały storpedowane tym właśnie działem. Uderzył skład amunicji. Ja tam raczej takich zamków nie lubię, ale wam powiem, że ten teren jest bardzo ciekawy. Mimo to, że zamek sam w sobie jest nieduży. Skład amunicji, zobaczcie, był tutaj na dole.
Tu jest ta jedna artyleria, tu jest druga artyleria. Właśnie idziemy zobaczyć na tą drugą, jak to tutaj wygląda. I tu jeszcze jest jakieś działko obok, na które pójdziemy za chwilę. No dobrze, okazuje się, że druga artyleria wygląda dokładnie tak samo jak pierwsza artyleria. Ale obok jest jeszcze jakieś takie małe działo. Co tu tak jasno? Obok jest jeszcze jakieś takie małe działo. Jedziemy je zobaczyć. Natalka, A, B. I co dalej? Natalka mi tutaj alfabet przed chwilą mówiła na plecach. Tutaj za mną znajduje się armata, która znikała. Zniknęła, tak się nazywa, znikająca armata. Przez to, że jak się ją ładowało, to ona się cofała do tyłu i nie było jej widać z drugiej strony, więc nikt nie widział, że jest to armata. A ona w tym czasie była ładowana. Takie cudo. No dobrze, słuchajcie, idziemy coś zjeść. Może jakąś frytkę jakby była, albo jakąś kawę się napić. Ale powiem wam, że ja tak patrzyłem na to, a nie wiadomo, czy w tym budynku coś jeszcze, głównym coś jest. Może tam jest muzeum jakieś. Może tam jest muzeum. Jak wrażenia właśnie? No właśnie. Wydawało mi się, że 22 funty chyba, czy 20 jakoś tak od osoby. Ta. Nie, wróć, 11 od osoby, plus opłata jakaś, więc 22,60 zapłaciliśmy za nas dwójkę. Trójkę, w sumie, bo Natalia za darmo. Więc wydawało mi się to dość dużo, jak patrzyłem z lotu ptaka tylko na ten mały budyneczek. Ale powiem, że mam, że fajnie, teren bardzo duży, tych armat jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co prawda one się od siebie wiele nie różnią, ale widok dookoła fajny. Ten mały zameczek za nami naprawdę bardzo ciekawy. Mały, ale fajny, taki bardzo ciekawy, można się przebrać. Jeśli w tym budynku jeszcze się okaże, że jest jakieś muzeum czy coś takiego, no to warto. Jak będziecie tu w tych okolicach, chociaż rzadko się chyba bywa w tych okolicach, bo my na przykład jesteśmy tutaj pierwszy raz razem, a podróżujemy już jakiś czas, jesteśmy w Konwali bardzo często. Ale jakbyście byli w tych okolicach, to naprawdę polecamy, bo jest fajnie. No dobrze, przyszliśmy sobie tutaj, usiedliśmy na krzesełkach po to, żeby coś zjeść. Co jemy? Jemy garnizonowy lunch. Frytki, Natalka kawałek chlebka, zupka jakaś i tyle. Tak, żeby coś na szybko tylko zjeść, żeby coś do żołądeczka wpadło. I tyle. Będziemy już zjedzać dalej. Ale ogólnie frytki dobre. Zupa też była okej? Okay? Zupa bardzo dobra, pomidorowa, dziecięca wersja 2,95. Polecamy. Fryteczki spieczone, takie jak właśnie ja lubię najbardziej. Mama. Co, kochanie? Sama rzuciłam. Sama rzuciłaś, no brawo. No, także można jeść. Ten cały główny budynek, koło którego jest właśnie restauracja, też kawiarnia, to były po prostu koszary. I na górze jest jakaś wystawa, także chodźcie, idziemy zobaczyć. Centralo? Dam wam mikrofon do tego, bo tu naprawdę ktoś coś mówi. Fajne? Cała ta wystawa, tu możecie zobaczyć jeden pokój średniej wielkości z dużą masą historii o tym, co się tutaj działo i też trzema pryczami, które też można zobaczyć, jak one wyglądały, jak były kiedyś przyszykowane i jak spali żołnierze, co mieli koło siebie. Bardzo ciekawe jest tutaj urządzenie do mierzenia odległości i nie wiem, gdzie znajdują się łodzie podwodne chyba. To chyba to pokazywało. Nie mam żadnego pojęcia, jak to działało, ale musiało być fascynujące. A teraz idziemy do auta i jedziemy na ten drugi parking. Puszczę wam stąd drona. I co? Jak było? Jak wrażenie? Bardzo fajnie. Strasznie jasno. Przyjemna wycieczka. Polecamy Pendenis, zamek Pendenisa. Bardzo. O.
Ktoś się dziecko, dziecko jakieś biega za nami. Bardzo fajnie, słuchajcie, mi też się podobało. A jeszcze mamy test wina. A, właśnie. Jeszcze sklepik, w którym się testuje wina, super. Także idziemy jeszcze najpierw się nachlać, zanim tam wyjdziemy. Wiadomości z ostatniej chwili są takie, że pani w sklepie, jak już troszkę żeśmy z nią wypili, ona powiedziała, że jest prom, tylko ten prom nie pływa z Falmów do St. Mews, gdzie my chcemy się przedostać, tylko trzeba się trochę cofnąć, prawie do Truro, i ten prom będzie stamtąd i nie płynie tam, gdzie my chcemy, tylko płynie do jakiegoś Rosen, coś tam. Ogólnie przeprawia się z jednej strony rzeki na drugą, co nam zaoszczędzi jakąś tam godzinę jazdy. I tak, ale to nie są miejsca, z których ja patrzyłem, dlatego absolutnie nie mogłem dojść do tego na mapie, o co w tym chodzi, bo prom się niby pokazywał, że to jest prom tutaj, ale miejscowości się pokazywały całkowicie inne, które nic mi nie mówiły. Dobrze, przyjechaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy w miasteczku Falmów. Czy wcześniej też byliśmy, tylko wcześniej byliśmy na końcu miasteczka w zamku, a teraz jesteśmy chyba w centrum. Magda mówi, że do centrum. To jest po prostu, kochanie, port. Port. Falmów jest miasteczkiem portowym. No. Czy jesteśmy... Może ma 23 tysiące mieszkańców, gdyby to kogoś interesowało na przykład. Interesuje was to? Jak nie, to pomińcie. Pomińcie tą wiadomość. Dobra, mała nam płacze, idziemy połazić, może zaśnie. Weszliśmy na przystań portową, czyli taki skwerek tutaj mały, gdzie można sobie stanąć i podziwiać widoki, czyli statki, tam jakiś taki wielki statek wojenny stoi, ale zobaczcie, jaki ładny budynek muzeum jest tutaj. I właśnie rozmawialiśmy o tym, nie będziemy wam kazać iść z nami do muzeum. A szkoda. Wszyscy wiedzą, że nikt nie lubi muzeum. Znaczy, Magda lubi bardzo, ty lubisz muzeum. Ja bym weszła, tak, chętnie. No. Ja nie. I wy na pewno też nie. Także do muzeum nie pójdziemy, Natalka też nie chce do muzeum. Cały główny ten plac tutaj koło muzeum to jest nic więcej jak same knajpy dookoła. Akurat jakiś market dzisiaj jest, który ludzie sprzedają tam jakieś lokalne produkty, swoje wyroby. O, musimy podejść i coś kupić, jakiś miodek na przykład. A marketu dzisiaj nie ma akurat. Chodziliśmy. Magda uśpiła Natalkę. Zobaczcie, dziecko zalega padło tam między nami. A my co? Jak to dobrze rodzice? Na piwko. Słuchajcie, to jest jakieś chyba hiszpańskie podróba San Miguela. No. Madri. Smakuje jak San Miguel. Tak. No, gdzieś, nie, może znacie, bo mi się wydaje, że logo tego już widziałem gdzieś, ale piwa chyba jeszcze nie piłem. Babka powiedziała, że to takie właśnie jak San Miguel. W każdym razie odpoczywamy, a stąd już jedziemy na pole kempingowe. Przez jakąś przeprawę promową, tak? No, to promik taki, wiecie, 3 samochody, może 4 się zmieszczą. Chyba 5 minut. Mewy się drą. 5 minut chyba płynie ten prom z tego, co patrzyłem. No, zdrowie. Zdrowko! No i dobrze, dojechaliśmy. Słuchajcie, powiem wam, trasa była straszna. Jechaliśmy 1,5 godziny. Jechaliśmy 1,5 godziny, łącznie z tym, że w połowie trasy mieliśmy pojechać na prom. Okazało się, że ten prom, który nam ta pani podała, to przejeżdża z jednej strony rzeki na drugą. Tylko, że żeby do niego dojechać, musieliśmy jechać 40 minut, a
on po drugiej stronie staje w takim jakimś miejscu, że są małe tylko dróżki, było 47 minut do nas, więc by było jeszcze dłużej niż my jechaliśmy. W końcu przejechaliśmy jakimiś małymi drogami, nie wiadomo skąd, zaraz wam tu pokażę trochę footage'u. W jedną stronę wjechaliśmy, to okazało się, że się dwa auta zakorkowały, zrobił się wielki korek, nie było jak zawracać, spędziliśmy tam chyba z 15 minut. Potem przejechaliśmy przez jakąś wiochę, gdzie były same bażanty, bardzo ciężko było żadnego nie przejechać, bardzo dużo ich było przejechanych na drodze. No my mamy mięso na grilla dzisiaj, więc po bażanta żeśmy nie chwytali. Ale powiem wam ogólnie, Magda chora, Natalka chora, ja jeszcze się jakoś trzymam, ale mam dość. Więc teraz robimy grillka jakiegoś, napijemy się jakiegoś drineczka i to będzie na tyle. A co jutro będziemy robić? To zobaczymy. Więc jak coś, to zostawcie jak zwykle lajka, komentarz, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, bo to pomaga. I do zobaczenia za tydzień. Pa!